Dzień dobry, nazywam się Łukasz Tasik i jestem radcą prawnym w kancelarii Mencen. Dzisiaj przybliżę wam w kilku słowach tematykę zajęcia wierzytelności u trzeciodłużnika. Innymi słowy, czy możecie znaleźć się w sytuacji, kiedy będziecie zmuszeni płacić za nie swoje zobowiązania. Punktem wyjścia do dzisiejszych yy, rozważań będzie sytuacja, jaka spotkała polskiego przedsiębiorcę pana Jakuba. Przez chwilę było nawet o niej głośno na początku zeszłego miesiąca i jego sprawa podgrzała na kilka. Dni polski internet. Co się stało? Historia pana Jakuba rozpoczyna się w sposób następujący. Zamówił on u jednego z youtuberów kurs internetowy o wartości 57 zł. Za kurs zapłacił, nie podobał mu się, temat uznał za zakończony i po kilku tygodniach, jakież było jego zdziwienie, otrzymał pismo od Komornika. W piśmie został wezwany do zapłaty 15 tysięcy zł. Co zrobił pan Jakub? Nie przeczytał pisma. Zadzwonił do komornika. U komornika dowiedział się, że oto został dłużnikiem zajętej wierzytelności, a dłużnikiem sprawy jest nasz wspomniany wcześniej youtuber. Co następnie zrobił pan Jakub? Dalej nie przeczytał pisma, które otrzymał od komornika, postanowił temat podnieść wyżej. Udał się do portalu many.pl i do gazety wyborczej, gdzie opisał swoją historię. Na tym zasadzie temat się zakończył. Czy zachowanie pana Jakuba było prawidłowe? Oczywiście nie. Czy można było temat załatwić szybciej i w zasadzie bezboleśnie? Oczywiście tak. Zacznijmy jednak od tego, czym w ogóle jest wierzytelność. W stosunkach zobowiązaniowych mamy z reguły do czynienia z dwoma stronami: wierzycielem i dłużnikiem. Wierzytelność jest niczym innym jak prawem wierzyciela do żądania od dłużnika określonego zachowania najczęściej zapłaty określonej sumy pieniężnej. Najlepiej będzie to wytłumaczyć na krótkim przykładzie. Jeżeli mamy przedsiębiorcę X, i po drugiej stronie przedsiębiorcy Y istnieje między nimi stosunek zobowiązaniowy. X wykonał dla Y usługę, Y ma obowiązek za tą usługę Xowi zapłacić. Prawo żądania zapłaty sumy od Y jest niczym innym jak właśnie wierzytelnością. Skąd w ogóle organy egzekucyjne, czyli komornik sądowy bądź naczelnik urzędu skarbowego. Uzyskują taką informację, że między danymi stronami może istnieć jakiś stosunek zobowiązaniowy. Najczęściej takie informacje pozyskuje się z plików JPK, które są dla organów egzekucyjnych dostępne w związku z prowadzonymi postępowaniami. Często też organy egzekucyjne pozyskują informacje na temat potencjalnych wierzytelności bezpośrednio od wierzyciela bądź poprzez analizę historii rachunku bankowego. Jak zatem dochodzi do zajęcia wierzytelności. Komornik, mając już pozyskaną wiedzę na temat potencjalnej wierzytelności, jaka może występować między dwoma podmiotami, wysyła do zobowiązanego zajęcia wierzytelności. Kim staje się nasz zobowiązany? Otóż staje się w tym momencie trzeciodłużnikiem. Nie jest stroną postępowania. Nie jest osobą przeciwko, któremu toczy się egzekucja, jedyne co musi zrobić, to zapoznać się z treścią zajęcia i udzielić informacji na zawarte tam pytania. Po pierwsze, musi wskazać, czy w ogóle względem dłużnika wskazanego w piśmie ma jakieś zaległości. Jeżeli ich nie ma, ma obowiązek o tym poinformować organ egzekucyjny. Jeżeli ma takie zaległości, np. nierozliczoną fakturę, niespłacone należności z innych tytułów, ma obowiązek poinformować komornika, w jakiej wysokości są to kwoty i w jakim terminie komornikowi te środki przekaże. Co się dzieje w momencie, kiedy nasz trzeciodłużnik spłaci środki do komornika? Otóż zwalnia się z długu względem swojego kontrahenta. Innymi słowy, środki zapłacone na poczet postępowania egzekucyjnego, które toczy się przeciwko dłużnikowi, są uznawane za środki zapłacone na rzecz faktury, którą nasz trzeciodłużnik otrzymał. Co w ogóle robić w sytuacji, kiedy się otrzyma zajęcie od komornika i stanie się w jakimś postępowaniu trzeciodłużnikiem, a czego nie robić? Zacznijmy może od tej drugiej kwestii. Po pierwsze, nie panikujemy. Po drugie, nie idziemy z tym do mediów. Szkoda naszego czasu i szkoda naszych nerwów. Co zatem należy zrobić? Uważnie przeczytać treść pisma od komornika. Jeżeli macie wątpliwości, zadzwońcie do komornika, od którego otrzymaliście korespondencję. Następnie analizujecie treść pisma. Jeżeli wynika z niego, że dłużnik tam wskazany jest waszym kontrahentem i macie wobec niego jakieś zobowiązania, udzielacie informacji komornikowi, jakie to są zobowiązania, w jakiej wysokości i czy są wymagalne. Jeżeli nie macie żadnych zobowiązań, a osoba wskazana w piśmie jest wam kompletnie obca i nie macie żadnych powiązań gospodarczych lub innego rodzaju z tą osobą, również informujecie komornika że nie ma podstaw do realizacji zajęcia wierzytelności. Co ważne, na udzielenie informacji macie 7 dni kalendarzowych, nieroboczych. Co się stanie, jeżeli przekroczycie ten termin? Komornik ma prawo nałożyć na Was grzywnę w wysokości do 5000 zł. Jeżeli mimo przekroczenia terminu w dalszym ciągu nie udzielicie informacji, komornik ma prawo nałożyć na was kolejną grzywnę w wysokości do 5000 zł. Zatem nie chowamy pisma od komornika do szuflady, nie udajemy, że nic się nie stało, zwłaszcza w sytuacji, kiedy kontrahenta wskazanego w piśmie, który jest tam dłużnikiem, nie znamy i nie mamy z nim żadnych powiązań. To tyle, jeżeli chodzi o tematykę trzecio dłużnika. Mam nadzieję, że w krótkich słowach rozjaśniłem nieco tą kwestię. Jeżeli macie jakieś pytania związane z dzisiejszym zagadnieniem, bądź chcielibyście uzyskać informacje na Interesujące Was kwestie związane z polskimi przepisami, napiszcie w komentarzu. Przygotujemy dla Was odpowiedni film. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.